Gdy byłem już diakonem w naszym seminarium w Salzkofen, pewnego razu na wykładzie ksiądz ówczesny, ksiądz rektor, ksiądz Schmidberger powiedział do jednego z diakonów: jeśli tego ksiądz diakon nie wie, to nie święcimy księdza na kapłana. Oczywiście ostatecznie wyświęcony został, dlatego też, że było to, powiedzmy, raczej luźno rzucone, ale jednak pokazywało to, że pewna zasada, o której nam ksiądz rektor wtedy mówił, jest absolutnie podstawowa. Dzisiaj kilka słów o tej zasadzie. Zapraszam. Virgo Dei genitrix, quem totus non capit orbis, in tua seclausit viscera factus homo. Vera fides genitrix, pulga vit crimina mundi. Jest to materiał wyjątkowy, w zasadzie pierwotnie miał reklamować po prostu naszą konferencję, której zwiastun przed chwilą mieliśmy okazję zobaczyć. O konferencji też powiem trzy słowa na zakończenie, ale postanowiłem w końcu nagrać przy okazji również krótki materiał, z którego nagraniem już od dawna się nosiłem. Mianowicie materiał o zasadzie subsydiarności, zasadzie pomocniczości. Będę tutaj posiłkował się ilustracjami sporządzonymi trochę na szybko, ale jednak mam nadzieję, że spełnią swoją funkcję. Będę mówił to na przykładzie funkcjonowania naszej szkoły, choć jednak dosyć mocno w ogólności, bo zasada też jest zasadą zupełnie ogólną, a po prostu to, co jest mi najbliższe, będzie stanowiło dobry do tego przykład. Widzimy pierwszą planszę, która przedstawia po prostu jakiś schemat zależności, schemat hierarchii. Poczynając od góry, możemy postrzegać ten pierwszy kwadrat jako takiego dyrektora, dwa pozostałe poniżej jako wice dyrektorów, następnie, powiedzmy w uproszczeniu, różnego rodzaju koordynatorzy, osoby szczególnie odpowiedzialne za jakiś obszar w życiu naszej szkoły czy w jakiejkolwiek innej firmie. Poniżej w życiu szkoły to byliby wychowawcy. Tutaj już oczywiście jest to schemat, także liczby nie są, w sensie liczba tych kwadracików nie jest najważniejsza, nie odpowiada ona ilości funkcji osób pełniących dane funkcje w naszej szkole. Chodzi o schematyczne przedstawienie i na samym dole już samych nauczyciele, a więc w schemacie naszej szkoły od dołu nauczyciele, wychowawcy, koordynatorzy, wicedyrektorzy i dyrektor. I teraz co przedstawiają te cyferki? Mamy wszędzie 30. Te 30 symbolizują liczbę wykonywanych zadań. To znaczy przyjmujemy sobie tak na potrzeby tego materiału, że człowiek jest w stanie wykonać około 30 jakichś zadań, niezależnie od tego, czy jest to jednostka lekcyjna, czy jest to jakieś zadanie administracyjne, jest to poradzenie sobie z jakimś problemem. Po prostu przyjmujemy, że to jest w miarę optymalna liczba, dajmy na to tygodniowo, w życiu takiego pracownika. Trochę mniej będzie znośne, dużo mniej będzie już dla człowieka w jakiś sposób, powiedzmy, niewystarczające i oczywiście jeśli będzie tego coraz więcej, to będą te zadania wykonywane szybciej, no i będzie jakość też naturalnie na tym traciła. A więc zasada subsydiarności i pomocniczości mówi nam, że zadania powinny być wykonywane na najniższym szczeblu posiadającym kompetencje. Oznacza to, że przy tym podziale zadań, tak, poczynając od dołu, nauczyciel wykonuje zadania, które są właściwe dla jego zawodu, dla tej funkcji, na której został zatrudniony. I później dalej wychowawca. Jego funkcje będą trochę inne. Będzie miał
funkcje, które będą związane również wśród tych 30 zadań, będą funkcje bardziej związane z jakąś administracją, z pewną odpowiedzialnością, tu konkretnie za jakąś klasę. Dalej koordynator. Tutaj tych zadań będzie jeszcze więcej, zadań takich administracyjno-organizacyjnych, wicedyrektor czy wicedyrektorka w przypadku naszej szkoły. Tutaj procent zadań administracyjnych będzie jeszcze dużo większy. To już jest zwykle około 2/3 wszystkich zadań albo i więcej w przypadku już tych najważniejszych funkcji w danej strukturze. I na końcu w przypadku dyrektora ta liczba tych punktów, tak, z tych 30 przeznaczonych na zadania ogólnoadministracyjne jest jeszcze większa. Każdy powinien realizować zadania, które są odpowiednie dla jego poziomu i jeśli mielibyśmy faktycznie taką sytuację, jak przedstawiono na tym pierwszym schemacie, to mielibyśmy do czynienia z bardzo dobrą organizacją pracy. Możemy sobie natomiast wyobrazić, i jest to zupełnie naturalne w zasadzie w każdym miejscu pracy, w każdej strukturze organizacyjnej, że z jakiegoś powodu na którymś poziomie ktoś nie może wykonać pewnej ilości zadań. Widzimy tam, że jeden z kwadratów na dole, zaznaczony na czarno, wykonuje tylko 20 zadań, a nie 30, które zasadniczo byłyby przez niego do wykonania. Dosyć naturalnym jest, że wtedy następny stopień w jakim stopniu przyjmuje ten ciężar. Oczywiście nie musi to koniecznie być ten następny stopień. Zależnie od tego, kto posiada do czego kompetencje, będzie możliwe również właśnie, że kolejny przejmuje część tego ciężaru. Być może czasem to być również rozłożone na stopnie na tym samym poziomie. Jeśli jest to możliwe, a często jest to możliwe, na przykład w przypadku nauczycieli, to będą zastępstwa. No i oczywiście wtedy przydział tych zastępstw spada na kogoś wyżej, natomiast samo wykonanie już tego zastępstwa spada na kogoś ułożonego na tym samym poziomie. No i wtedy w takiej sytuacji część przejmują też właśnie te równorzędne komórki. I w zasadzie byłoby to najlepszym rozwiązaniem, to znaczy zgodnie z zasadą subsydiarności, tak wiele jak się da, powinny przejmować równorzędne komórki i tego, czego nie mogą przejąć równorzędne komórki, należy przekazywać wyżej. Właśnie to jest zasada subsydiarności, pomocniczości, że zadanie, problem powinno być rozwiązywane na najniższym szczeblu, który faktycznie jest w stanie dane zadanie rozwiązać. I tutaj nie chodzi o to, że po prostu najwyższe stopnie chcą mieć spokój, tylko o to, że im wyżej wejdziemy, tutaj mamy na przykład na tym czwartym slajdzie przykład, w którym może się tak zdarzyć, tak, że jakieś zadanie nauczycielskie z jakiegoś powodu zostaje przejęte przez samą górę w danej organizacji, w danej strukturze. Jest to sytuacja, która w jakiejś wyjątkowej sytuacji faktycznie może mieć miejsce i może, jeśli jest krótkotrwała, to może być nieszkodliwa, natomiast zasadniczo dla systemu jest dosyć niebezpieczna. Dlaczego? Dlatego, że im dalej odchodzimy od tej pierwotnej komórki, tym mniej ta wyższa komórka będzie miała bezpośrednio do czynienia z tego typu problemami. Tym bardziej będzie od nich oddalona. A więc naturalnie będzie potrzebowała raczej ta wyższa struktura organizacyjna trochę więcej czasu na wykonanie tego zadania. I pomimo tego, że jest wyżej, to jednak wykonanie tego zadania może być bardziej czasochłonne. Jeśli jednocześnie zdarzy się wiele takich sytuacji, to oczywiście mogą sparaliżować później wykonanie tych właściwych zadań, tych zadań, które są właściwe dla danej komórki. I ostatecznie możemy sobie wyobrazić taką sytuację. To byłaby sytuacja, widzimy teraz, gdzie na tym poziomie, który w naszej szkole ilustruje poziom wychowawców,
Teoretycznie jest to możliwe, że dyrektor przejmuje jakąś bardzo dużą część zadań pracy wychowawców. I widzimy wtedy, czym to skutkuje, to znaczy drastycznym przełożeniem tego ciężaru na samą górę z jednoczesnym niedociążeniem pewnego z etapów. Gdy to się zdarzy jeden czy drugi raz, katastrofy nie będzie. Problem jest głównie wtedy, gdy dochodzi do takiego systemowego przeciążenia. To klasycznym przykładem w organizacji całych społeczeństw jest komunizm, gdzie niejako sama góra, najwyższe szczeble biorą na siebie ciężar zarządzania całym handlem, całą przedsiębiorczością, jednocześnie sprawiając, że zwykły człowiek jest niedociążony, ma za mało odpowiedzialności, a biorąc na siebie ciężary, które są tu zupełnie niepotrzebne i w zasadzie w praktyce nie do uniesienia przez taką jedną prostą strukturę, prostą, no to może za dużo powiedziane, ale przez jedną strukturę centralnie sterowaną. I to byłaby również sytuacja, i w zasadzie o tym głównie chcę w kontekście takich naszych relacji szkolnych mówić, i w kontekście w zasadzie każdych takich prostych relacji w różnego rodzaju strukturach. To właśnie ten ostatni schemat przedstawia sytuację, która może również postać trochę mimochodem, to znaczy w sytuacji, gdy na przykład z rzeczą, która prosta rzecz wychowawcza, jest to jakiś konflikt między uczniami. Jeśli rodzice wtedy w pierwszej linii przychodzą do dyrektora z tą sprawą, to dokonują właśnie takiego przeniesienia tego punktu ciężkości z zadania wychowawcy na samą górę. I gdy to się zdarzy raz, katastrofy nie będzie, natomiast gdy mamy do czynienia jak w naszej szkole, powiedzmy, że w uproszczeniu około 300 uczniów, to gdy zbierze się duża ilość takich sytuacji, to faktycznie może to doprowadzić do takiego przeciążenia. Wtedy ewentualnie sama góra, jeśli posiada zmysł katolicki, no to przekaże wtedy te zadania na dół, ale już samo przekazywanie tych zadań wiąże się z pewnym utrudnieniem, bo raz, że kosztuje to mimo wszystko pewne punkty zadaniowe, może tylko jakąś ich cząstkę, ale jednak, a dwa, że przekazywanie zawsze na linii przekazowej zawsze coś się traci. Dużo lepszym przekazem informacji, dużo lepszy jakościowo byłby ten przekaz informacji, gdyby faktycznie przeszedł on bezpośrednio od osoby zainteresowanej do osoby, która też jest blisko tematu. Tak natomiast, gdy duża ilość takich bodźców jest przekazywana tak naokoło, zawsze wiąże się to z zarówno niewłaściwym wykorzystaniem czasu tej wyższej komórki, jak i z gorszym jakościowo przekazem informacji, który dociera ostatecznie do tej osoby, która faktycznie za dane zadanie jest odpowiedzialna. Dlaczego ksiądz rektor w seminarium powiedział, że to jest tak ważna sprawa, że nie wyświęci kogoś na księdza, jeśli on tego nie zrozumie? Dlatego, że to nie są właśnie tylko jakieś drobne, praktyczne sprawy w organizacji pracy szkoły czy jakiejś firmy, czyli takie doczesne sprawy, ale jest to podstawa dla katolickiej organizacji społecznej. Dlatego człowiek powinien dobrze w społeczeństwie funkcjonować. Jest to jedna z podstawowych zasad, że powinniśmy naturalnie strukturyzować się właśnie w ten sposób. Jest tutaj wiele, jakby ta zasada subsydiarności zawiera w sobie wiele takich bardzo ważnych, również rozwojowo-wychowawczych rzeczy. Pierwsza sprawa to jest kwestia pewnej odpowiedzialności, docenienia tej odpowiedzialności i obłożenia każdego człowieka faktycznie odpowiednią dozą odpowiedzialności i później faktycznie przestrzeganiem tego. Druga bardzo ważna rzecz, którą możemy tutaj dostrzec, to jest umiejętność z jednej strony poświęcenia się tym rzeczom, do których w jakiś sposób zostaliśmy w danej sytuacji przeznaczeni, z drugiej strony również przekazania tych rzeczy, do których nie jesteśmy dysponowani, żeby w danym momencie to zrobić. To jest też bardzo ważne w życiu ludzkim, żeby potrafić to ocenić.
co faktycznie powinienem zrobić, a czego nie powinienem zrobić. Jedną z ważniejszych rzeczy w kontekście w ogóle naszego rozwoju osobistego jest umiejętność oceny tego, co w danej sytuacji jest ważne, co ja powinienem zrobić, a co jednak w jakiś sposób powinno zostać delegowane. Dalej to również w kwestiach naszego życia pobożnościowego jest istotne, ta umiejętność oceny tego, co na przykład dostrzeżenia tego, że teoretycznie mógłbym zająć się czymś jeszcze lepszym, ale w mojej konkretnej sytuacji muszę zająć się czymś tym prozaicznym tu i teraz. Na przykład teoretycznie mógłbym pójść do kościoła i odmawiać piąty różaniec, jest to zasadniczo coś bardzo podniosłego, ale mam do zrobienia teraz, mam posprzątać teraz mój pokój, jest to teraz bezpośrednio mój obowiązek i nawet coś bardzo doniosłego w tej chwili nie powinno zająć tego miejsca. Tu oczywiście to są kwestie, które wymagają później roztropności i mogą być bardzo skomplikowane. Natomiast co do zasady, zasada subsydiarności jest bardzo mocno zakorzeniona w wielu różnych cnotach, podstawowych naszych sprawnościach, umiejętnościach, które sprawiają, że potrafimy uporządkować i naszą duszę, i właśnie życie społeczne. Zasada subsydiarności, pamiętajmy, jest to rzecz, która przez księdza Spitzbergera, pierwszego następcy naszego założyciela, arcybiskupa Lefebvre'a, wyznaczonego przez niego samego na tą funkcję, była tak bardzo ceniona, że deklarował, że nie wyświęci diakona, który tej zasady nie rozumie. Bez wątpienia słusznie cenił on tą zasadę tak bardzo. Zachęcam do tego, żeby ją sobie przemyśleć i starać się w życiu zastosować. Tymczasem zapraszam również bardzo serdecznie na naszą konferencję edukacji klasycznej, już 15. konferencja edukacji klasycznej, poświęcona w tym roku cnotom, przede wszystkim cnocie męstwa, ale bynajmniej nie tylko. W całym roku w naszej formacji nauczycielsko-rodzicielskiej zajmujemy się właśnie zagadnieniem cnót. I również konferencja będzie temu zagadnieniu poświęcona, właśnie specyficznie najpierw cnocie męstwa, która, pamiętamy, jako pierwsza w ogóle została nazwana cnotą. To po raz pierwszy właśnie w tym kontekście w kulturze greckiej mówiono o cnocie, właśnie o męstwie. Następnie właśnie wykład poświęcony po kwestiom korzeni grecko-rzymskich cnót. Myślę, że będzie to bardzo ciekawy wykład zarówno pod względem samej teorii cnót, jak i ich właśnie historycznego pochodzenia, rozumienia pojęć związanych właśnie z cnotami. I na końcu o cnocie najpotrzebniejszej, czyli o roztropności. Wszystko to zakończone jeszcze panelem dyskusyjnym z udziałem prelegentów. Naprawdę bardzo serdecznie zapraszam. Będą dokładniejsze informacje podane pod linkiem w przypiętym komentarzu. Wstęp jest wolny, ale należy się zgłosić mailowo do 17 lutego, a więc jeśli tylko ktoś może, to bardzo, bardzo zachęcam. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Virgo Dei genitrix, quem totus non capit orbis, in tua seclausit viscera factus homo, vera fides genitri, purgavit crimina mundi,